Pozostanę przy Tobie, Stwórco. Ty mi dałeś duszę nieśmiertelną. Nie odejdę od Ciebie, Ojcze. Pragnę wielbić Trójcę nierozdzielną. Pozostanę, nie odejdę. Pozostanę przy Tobie, mój Boże. Pozostanę przy Tobie, Chryste, przy Twym krzyżu wytrwać chcę na co dzień. Ty mi dałeś łaski wiekuiste i od Ciebie miłość pochodzi. Pozostanę, nie odejdę. Pozostanę przy Tobie, mój Boże. Pozostanę przy Uświęcicielu, który z bóstwem w łasce jest złączony. Duch miłości łaski nam udziela, daje dary wszystkim stworzonym. Pozostanę, nie odejdę. Pozostanę przy Tobie, mój Boże. Pozostanę, nie odejdę. Pozostanę przy Tobie, mój Boże, pozostanę. Rzeczkę, spacerujemy. Byliśmy w Korbielowie. No przepięknie tu jest. Grzesiek, chcesz budynku? Nie ma. Nie, ja idę tam ma, do budynku. Nie ma słowy spotkania. Ja też idę. No nie, wszyscy nie idziecie. Dobrze. Nie ma słów uznania, jak tu jest pięknie. Jak my się tu cieszymy i wypoczywamy. Z dala od telefonu. Właśnie. Od tej charówy codziennej. Ja muszę te nogi trochę pomóc. No nie uciekaj. Powiedz no tutaj coś nie coś przede wszystkim. No, jak ci się podoba Wieleśni? No może być. Może? Może być. Ujdę. Tak, co tu jest takiego ciekawego? Powiedz, co zauważyłeś. Bilar. Bilar? Nie no.
Co jeszcze wiem? Świeże powietrze, można... Świeże, a te rzeki, jak to widzisz tutaj? Jak... Zimna woda. Tak, zimna? Nie wchodzisz do wody? Zimna. A co, ale chodzisz na boisko też, nie? No chodzę. Tak? I co tam robicie na tym boisku? Gramy w kosza. Kosza? No. Rzeczek wygrywa. A w Lewinie to ty grasz? Grzeszek w nogę tak zwano. I co to w tej nodze? O, co o tym możesz powiedzieć więcej? Fajna gra. Jak to długo się, jak to długo już grasz w tą nogę? Ja już gram od pierwszej klasy podstawówki. Pierwszej podstawówki? No to już jest trochę, 9 lat. Tak. No i jakie sukcesy sobie przypisujesz ewentualnie? Są jakieś? Ta? W szkole średniej dwa razy gimnazjadę, żeśmy wygrali. Ta? Ja się a będę kąpać. Tych goli to ile już? Bez licz. Proszę? Dużo. Dużo goli? Dużo. Tak. No to dobrze. Cieszysz się, że przyjechałeś do Jeleśni? Cieszę się. Nie. Tak? No. A czemu nie ma Marka w tej chwili? Gdzie pojechali? Pał, koniczynko przynosi szczęście. Do Słowacji. Tak, dobrze. Pięknie. No, patrz, tak chodziłeś tu, widzę, od samego rana po tych kamieniach. Dobrze się tu chodzi, czy nie bardzo? Fajnie. Fajnie? No. I kąpałeś się też, tak? No. A gdzie jeszcze byłeś? Tato mi dał rurę. A gdzie byłeś na wakacjach jeszcze? Na Mazurach. No. Głupio jest tam. Na Mazurach jest głupio? A czemu? Co? Jest, no, nie ma się z kim bawić. Tak? No. Aha. Ale zielono jest. A woda jest na Mazurach też? Tak, jeziora, tylko jest zimniejsze. Tak? A tu nie jest głupio? Tu jest ładnie, tak? No. Tu jest ładnie, dobrze. Dobrze. A tyle niech mam. Kto? Tyle niech mama coś powie. A gdzie jest? Baś, no? Baś tam jest! Dziadziu! Dziadziu, Baś tam jest! Tam? No. Baś, chodź Baś tutaj, chodź do nas, chodź. Co, rzucasz tymi kamyczkami? No. Tylko nie w kamerę. Tak. Tak. Tak, a tu tato Jurek coś tam rozwiązuje, jakieś krzyżówki. Krzyżowadła. Tak? Tak. Co, widziałem, że chodziłeś po tych kamieniach. Czy to ci pomaga trochę na nogi? Bardzo dobrze masuje. Tak? Ja też idę. No to pięknie. Mama, ja też idę z Grzesiem Kotem. Nie idę z Grzesiem Kotem, bo Grzesiem... Czy ty jesteś tu pierwszy raz? Nie, już byłeś więcej razy. Trzeci raz kolejny. Tak? Podoba ci się w Jeleśni? Ja to mogę iść z Grzesiem Kotem? Nie. W Jeleśni tak. Tak. Jak najbardziej. Jest sympatycznie, przyjemnie. Czekałam do pierwszej. I co, miałeś okazję odpocząć w tym roku dokładnie, czy tak jeszcze nie bardzo? Jak najbardziej. Tak? Mm. Tak, bo byliście także na Mazurach. No. I będziemy tu jeszcze godzinkę. No. Będziemy? Tak. A gdzie byliście na Mazurach? To jest nad Jeziorem Niskim, poniżej Jeziora Niskiego. Skarbica miejscowa. Tak, i tam też w ośrodku pocztowym, tak? Mhm. W ośrodku pocztowym. Tak długo? Tydzień czasu. Tydzień, tak. Później jechaliście bardzo długo. No, 23 godziny jechaliśmy tutaj właśnie do Jeleśni. 24. Pociągiem. Tak, co, dzieci to wytrzymały jakoś? Nie miały wyboru. Myśmy też byli zmęczeni totalnie. A to? Tak. I co, długo oczekiwania też były długie chyba. Tak? Oczekiwania na pociąg. Znaczy, nie było tak, że oczekiwania, tylko że się zepsuł pociąg i skład się zepsuł i niestety. Aha, to 3 godziny był w polu. To przez to tak się wydarzyło. No, a później się już nie łapało połączeń. Tych, które były już zaplanowane wcześniej. A jak normalnie taki przejazd by musiał trwać? Ile by, jakby nie było? 17 godzin, 16. Mniej, nie? Mniej. 14 liczb. 3 godziny spóźnienia nam właśnie zablokowały. No ale 3 godziny spóźnienia, ale teraz połączenia się popiczkały. No, i dlatego to wyszło już 7 godzin. Musieliśmy dłużej jechać, bośmy jechali przez Kraków aż. Tak. No to dobrze, to cieszę się, żeśmy... Przynajmniej pokazali odrobinę tego krajobrazu tutaj nad... Jak się te rzeki nazywają, to nikt nie wie.
Jedna jest koszarawa. Tamta, co płynie, to jest koszarawa, na pewno. Tak? Tak. A inna, co zapomniałam. A zaraz na mapę muszę zobaczyć. Może jest. Są trzy rzeczki, które się łączą. Tak. Trzy, a gdzie jest ta trzecia? Tu masz jedna, druga i tam później jeszcze trzecia wpada do niej. Tak? Mhm. Poniżej jest jeszcze jedna. O. Zobacz Jeleśnia Rynek i powyżej tam masz. Co się stało, że się... Potok Jeleśniański jest? Jurek, że się twoja teściowa odważyła chodzić po wodzie. Cud nad Wisłą. Cud, tak? Może nie nad Wisłą. Tu pisze tak. To niespotykane, no. Potok Jeleśniański to jest taki dopływ malutki. No to, ale to jest to. Potem jest koszarawa. Kamienna się z nią łączy i to chyba by było wszystko. A potok jest niżej tam, a tu jest właśnie ta... Koszarawa i kamienna, to jest taki porządek. No koszarawa to jest tamta, a kamienna to jest ta. Tak. Rozleca, to dobrze. Nie. Co tu jeszcze takiego ciekawego w tych terenach zauważyliście i co, o czym warto by opowiedzieć? Stara karczma jest fajna. Stara karczma, zaniedbany cmentarz potwornie, na którym żeśmy byli. Bałagan totalny panuje. Tak, ale co jest pięknego takiego, że warto zobaczyć? Śpiewy batu. No nie, były dni jeleśni, powtórka była z dni jeleśni. Śluzy były, dni jeleśni, śluzowały baby, tak. Folklor regionalny był przedstawiany. Stary, tak? Się tak. Trochę. Regionalny, to znaczy kto to śpiewał? Góroles z Pedli Wielkiej, Sopotni. Sopotni, Sopotni Małej, Sopotni Wielkiej. Tak. Mała, średnia, wielka, tak? Były 17 dni jeleśni, jakieś tak? Krzyczki 18. Wziął, 18 dni jeleśni. Potem jeden coś oderwał, jedną tą rzymską jedynkę i dlatego zostało 17. A no właśnie. A wszędzie na afiszach było 18 dni jeleśni. No, to było... Aha. Kiedyś? Kiedy to było? Ten, w sobotę było i w niedzielę. Czyli dwa dni. Którego? To była powtórka poprzednich dni. Wiejskiego Domu Kultury. Ale którego to było? Którego? Sobota i niedziela. W sobotę to było, prawie nic nie było. W niedzielę to tam było. To znaczy, czyli który to był w tą sobotę? Aha, to teraz 15. Tak. 14 i 15. Na 15 to było tylko spotkanie z kilkami ludowymi. Masia, chodźcie, bo tak. Jakieś tam, ale myśmy tam. No jest tutaj chata regionalna. Izba regionalna. Taka izba regionalna, no. Poniżej kościoła. Twórczość ludową pokazują. Od 10 do 16. Codziennie? Codziennie i bardzo piękne tato. No ostatnie przez parę dni było nieczynne. Kartka wisiała, wyszłam do... Do gminnego ośrodka kultury, zaraz wracam przez 3 dni, jedna i to sama kartka. I to samo. No ale nie, tam są podobno, taka pani mi mówiła, są bardzo fajne wyroby, nawet i ludzi niepełnosprawnych. Jest nawet tak. Między innymi gdzieś tam pokazany w pniu drzewa jakieś tam, taka komórka, jakby coś takiego, nie wiem, bo nie wiem. Barek, coś takiego. Barek wykonany z pnia drzewa. Nie tylko. Fajne rzeczy są. Tak. Ale nie byliśmy, bo nie mieliśmy okazji, zawsze było, że ja rozwiązałam. No nic niby pod nosem mamy, a mamy nic. Ale jutro może pójdziemy jeszcze. Marię Kaczę ma w całej pozałości pokazać. No, że chodzi po wodzie, tak? No. W wodzie chodzi, po wodzie to, jeszcze, to Pan Jezus chodzi, a ona nie. Ta woda jest na przeciwko jeziora Niskiego bardzo ciepła. Bardzo jest ciepła. Nie! Tylko kto mnie tam oblewa wodą? Ja też. Tak? Nie oblewajcie, bo tu jest kamera. No baś. Bo ty mi nic nie powiedziałeś. Kąpałaś się tam przed chwilą z Pawełkiem i kłóciliście się, nie? Nie. Ty się kłóciłaś, bo go popychałaś do wody, czy on ciebie popychał? Nie. Proszę? Nie. Bajza nie? Robił dzisiaj pierścionek, bo mu Grzesiu znalazł pierścionek. Kto ci znalazł pierścionek? Mój Basia. Tak? No widzisz i
I on ci dał szczęście w ten sposób, tak? No i powiedział, a Basia mu buzi za to dała, że on mu znalazł. Tak. Ty gadałeś. Co takiego? A to co to z ciebie za siostra jest, że... No to proszę, oddaj mu z powrotem. To cieszysz się tym pierścionkiem, czy nie? No bo widzę, że zła jesteś. Proszę mnie nie chlapać, już dość. Ja już jestem na tyle wychlapany, że wszędzie mokry. Co, zła jesteś, że ci dał pierścionek? Proszę? Tato cię chciało chlapać. I dlatego jesteś zła. Tak. To co, Pacuś, ty dałeś pierścionek Basi, tak? Co? Znalazłeś, tak? Kamyka. I to było szczęście? Tak. Znalazłem zeroistą koniecznikę, która przynosi szczęścia. Teraz szczęście przynosi. Będę miał szczęście. Waszka, nie ma szczęścia. No ma, bo jej dałeś. Ale z koniczynką. No z koniczynką, jak to nie trzeba z koniczynką, to nie jest szczęście. No. No dobrze. Dobrze, już żeśmy nakręcili film krótkometrażowy. Na plutonie. Na plutonie. No to dajcie mięsuszko, bo zapomniałem o tych mięsuszkach. Nie umiem łapać! Ja umiem. Co, a tu jest woda? To jest piwo. A gdzie jest druga butelka? Proszę mięsuszka, proszę bardzo. Basia, idź po czym ty mamy Dobra.
chodź bliżej trochę. Jak powoda i znam.
wiśnią twoich myśli falują jak złocisty łan pszenicy. Pomagają mi wędrówce słowa po drogach i bezdrożach zapału. Przyszłość oznacza trud Syzyfa. Trzeba uwierzyć w prawdę myśli, by przyszły czas nie był utopią nieznaną w nieskończoności, by wiódł nas ku rzeczywistości, zapału serc, cudu istnienia, od bzów wiosny po owoc złotej jesieni. I dmuchać w to? Możesz.
Panorama Jeleśni. Osiemnastego sierpnia 1999 roku. Malujemy kamerą. Zaraz. Co mówiłeś? Żebyś się odważył pogłaskać krówkę. Krówkę pogłaskać? No pogłaskamy krówkę. Ona jest... Proszę? Ale kiedy? No teraz. Nie zahać. A ty byś mówił, żebyś... Co mówiłeś, żeby trzeba było posmarować krówkę... Jakąś maścią. Krówkę, tak? Mówiłeś tak. Żeby ją komary nie gryzły, tak? Muchy. Aha, muchy. No widzisz? Bo ona się sama nie posmaruje, to jest prawda. Teraz robimy fotografię krówki. Ona musi dużo zjeść, żeby dała dużo mleka potem, nie? No. Bardzo dużo musi zjeść, żeby dała mleka. No widzisz. Ta pani wydała komuś. Widzisz, Grzesiu, tu mamy drugą krówkę. Grzesiu, tu mamy drugą krówkę. Bo tam była pierwsza. To jest pierwsza krówka, a tam druga. Tak? Ale tamtą pierwszą pokazaliśmy, a tam drugą. Tak? Tak. Tylko, że ta jest bliżej. A która krówka ci się bardziej podobała? Dwie. Dwie, tak? Mi się podobają bardzo dwie. No? To znaczy? Te obydwie, co widziałeś, tak? No. Bo co, obydwie dają mleko, tak? Tak. Tylko muszą zjeść więcej trawy. Trawy. No, co te kurki robią na drodze, Grzesiek? Chodzą i zbierają zalęta.
Ziarenka, tak? Ja teraz po ulicy. Przecież kogut idzie po ulicy, tak? On pieje? Tak. Jak? Słyszałem. Ale pięknie. Słyszałem. Kotka?
Nie, nie, nie rzucaj. Nie rzucaj, nie rzucaj. Bo on cię udziobie, jak go zdenerwujesz. Dziadu, dziadu, jak jest pana? Tobie się podobają te baranki, tak? Proszę? Takie ładne futerko mają, nie? Białe mają, ładne. Idziemy już? Już idź. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To ten mój? Tak? Leciał, poleciał stamtąd? Tak. Samolot stamtąd. To jest mój. Ja go położyłem tam do samochodu. I poleciał.
Słoneczny kwietni bukiet dla Maciusia Kosińskiego. Droga Pani Aniu, cieszymy się, że jesteśmy u Pani i to jest za 3 dni te 80 lat, tak? Aż się wierzyć nie chce. Widzi Pani, i to całe te 80 lat to w większości tutaj w Istewnej. W większości. Widzi Pani, tak byśmy chcieli Panią sercem uściskać i powiedzieć, żeby Pan Bóg we wszystkim błogosławił i żeby te 100 lat, żebyśmy mogli znowu się tutaj spotkać. I wie Pani, żeby to mogło zaistnieć, to musimy przede wszystkim zwrócić się do Boga. I dlatego właśnie to zwrócenie się do Boga w tym momencie jest dla nas takie ważne. Myślimy o tym i dlatego staramy się być też z Panią modlitwą. Ale może najpierw posłuchajmy, bo przecież to Pani właśnie tutaj zawsze posługuje się tym żywym Słowem i dzieli się z ludźmi tym żywym Słowem. Cieszmy się tym żywym Słowem. Dlatego poprosimy Madzie, żeby ona nam najpierw przeczytała wiersz, który chcemy w tej chwili od nas dedykować Pani. Trzeba sercem odmierzyć czas trwania dla życia i wypełnić pulsem krwi w żyłach aż po brzegi, by móc odkryć na nowo wzajem polski obyczaj, zaprzyjaźnić samotnych serc ludzkich szeregi. A jeśli jeszcze stanie sił, trzeba ukazać światu piękno polskich, cieszyńskich mus w wiosennych barwach kwiatów. Taki mały wierszyk, takie przemyślenie. A teraz jeszcze poprosimy, żeby moja Pani przeczytała taki wiersz Pani Anno, który ma o tyle swoją historię. Może być tak nawet zwyczajnie o ten sposób. Dlaczego? Bo był wydrukowany w Stanach Zjednoczonych. Mój wiersz, tak. Jak ja tam byłem i gazeta, która nosi tytuł Gwiazda Polarna, wydrukowała go na święta wielkanocne w 1979 roku. I właśnie tutaj w tym momencie krótki wierszyk pod tytułem Niezmiennie moja Pani przeczyta. Bardzo proszę serdecznie. Potrzeba wiary tkwi w każdym narodzie, który treść wiary wypełnił sumiennie. Polak do Boga spieszył tak na co dzień niezmiennie. Idea Piastów wzrasta, potężnieje niezmiennie. Na ziemi ojców i po całym świecie niech pieśń radosna rozbrzmiewa codziennie. Niech wiara nasza jasnym blaskiem świeci niezmiennie. Dobrze, ładnie było. Niemniej jednak jeszcze przepraszam, że tutaj poproszę jeszcze raz, bo tu mi coś troszeczkę nie wypadło. A to później do montażu będzie potrzebne. Jeszcze raz przeczytaj, nie. Potrzeba wiary tkwi w każdym narodzie, który treść wiary wypełnia sumiennie. Polak do Boga spieszył tak na co dzień niezmiennie. Idea wiary znaczy nasze dzieje. Wiarą błyszczały dni, lata promienne. Wiarą duch piastów wzrasta, potężnieje niezmiennie. Na ziemi ojców i po całym świecie niech pieśń radosna rozbrzmiewa codziennie. Niech wiara nasza jasnym blaskiem świeci niezmiennie. Pięknie dziękuję. To by były takie dwa nasze teksty, które chcieliśmy dedykować. A teraz widzę, że tu Pani otworzyła coś swojego własnego. Ale to dla siebie napisałam na tych 80 lat. To bardzo serdecznie proszę o... Światło życia. Dziękuję Ci wielki mój Boże za dar życia. Długą drogę świeciła mi miłości świeca. Boże drogi, ile razy mężeć ugasła. Ale Ty, dobry Ojcze, zapalałeś do drugiego końca. Przez chorobę i cierpienia dopomóż mi mą duszę dać do zbawienia.
A ja Ci dziękuję za takie długie moje życie, za dzieciństwo, małżeństwo, za me dzieci, które kocham nad życie. Weź mą starczą duszę, me ciało, które Twoją przyrodę i jej piękno ukochało. Otwórz bramę Twej niebiańskiej rozkoszy. Niech się ma dusza Tobą, Boże, nacieszy, aby mogła zobaczyć i Twego Syna Jezusa. Jego Matkę Marię niech mnie przytula do mego serca i wszystkich bliskich, co mnie odeszli. I chwaląc wielkiego Stwórca, na wieki wychwalam. Dziękuję, dziękuję. To na moich 80 lat. Już ten końcowy wiersz. To dobrze właśnie, to znaczy nie myślmy, że on jest końcowy, ale że on jest w tym momencie. I że on wyraża te treści właśnie, które w tym czasie jakby przychodzą do nas. To trudno, żeby nie przychodziły. Trudno, jak my spoglądamy, przypuśćmy na ten dom. Jak tu wchodziłem i dotknąłem tej belki, którą myśmy nazywali. To już ma 200 lat. No więc właśnie. Tu mój dziadek.